Nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania przez sprawcę. Tak zakończyła się domowa awantura wszczęta przez mężczyznę, który nie poprzestał na wymianie zdań ze swą matką. Mieszkaniec Suwałk nie po raz pierwszy zachował się w taki sposób. Jak ustalili policjanci, awanturnik już wcześniej rzucał przedmiotami, uderzył w twarz swą matkę oraz wulgarnie ją wyzywał i poniżał. We środę wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie prośby o interwencję w jednym z mieszkań na terenie naszego miasta. Kiedy tam pojechali, okazało się, zgłaszająca ich poinformowała, że syn od pewnego czasu już znęca się nad nią, stosuje przemoc, szarpie, wyzywa. Także policjanci faktycznie potwierdzili to agresywne zachowanie 42-latka. Zdecydowali się zatrzymać go. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Prócz tego mundurowie oczywiście wypełnili procedurę niebieskiej karty, a także zdecydowali o wydaniu wspomnianego zakazu, uzupełniając go o zakaz kontaktowania się z seniorką. Jak informuje oficer prasowy suwalskiej policji? No niestety takie procedury, zwłaszcza przez dzielnicowych, ale ogólnie przez interweniujących policjantów, podejmowane są w miarę potrzeb. No nie są to sytuacje incydentalne. Jeżeli policjant stwierdza, że jest taka potrzeba, to korzysta z przysługujących mu uprawnień.